Cześć, jestem Solakota Joy, teraz kolejny film na moim kanale z gry Far Cry 5 Salon Gier. W dzisiejszym filmie zagramy sobie na kolejnej, najnowszej mapie. Zagramy sobie dzisiaj może na wędrówce. Zombie Island. O, to brzmi ciekawie dla mnie, bo zombie. Ale chyba sobie daruję, bo jest słabo oceniona mapa. Soul of the Village wygląda fajnie. Zombie Journey 1. Part 1. Ciekawe, czy jest part 2. Zagrajmy sobie tutaj. Talaj Mentifagi, to twórca, została udostępniona 22 kwietnia, to w zeszłym tygodniu, Bratobójczy Ogień. Rozegrana tylko 493 razy, ale już zaliczyła równe 4 gwiazdki, to fajna mapa będzie moim zdaniem. O, chyba program mi się zaciął do nagrywania i gra, nie? Nie. SWAT Officer, to by mi się podobało, no łukiem raczej zombie nie powojuje. Ale tutaj jest Lucille. A to tutaj jest strzelba, to bierzemy tego. O, jaki fajny klimat, zobaczcie. Jaki fajny klimat. Takie typowe zombie. Jakaś pandemia zombie. O nie. Ja nie cierpię tych właśnie palących się, bo te gnoje potem biegną prosto na ciebie, żeby cię podpalić właśnie. Tylko się to jeszcze wróćmy zobaczyć, czy gdzieś tutaj nie ma... No nie ma tutaj żadnych kijów ani niczego. O, szkoda, proszę państwa. Mnie by się podobało mieć tutaj kij baseballowy. No chyba, że jest. Nie, tylko piąchy mamy tutaj. Dobra, to granaty nie zostaną. Świnie. Coś świntuchy. Nie no. Ja się kuźwa z nimi nie mogę użerać wszystkimi naraz. Słuchajcie. Zwłaszcza, że to nie polega na tym, bo to polega na niczym innym. Słuchajcie, jak na przejściu z punktu A do punktu B. A jeżeli będą tak blisko, to ich załatwię. Dobra, ciśniemy na razie z buciska. Dobra, biegną za mną, ale chyba już mnie nie dogonią. Tylko najgorzej jak tu będzie... A nie będę prorokował, ale chciałem powiedzieć, że najgorzej jak tutaj będzie... Behemoth. Kurde! Się wystraszyłem tych śmierdzących gówniarzy. Oj, chyba nie ucieknę tak jak myślałem. Nie obędzie się bez jatki. No już zwłaszcza teraz. Dobra, wspinaj się, chłopie! No i co się puszczasz? Wspinaj się. No patrz, jak udało nam się ich przechyczyć, chociaż na wierchu ich dopiero będzie dużo. Czy się to było, że słyszałem help, żeby te zombie help powiedziało? O nie, granat spadł po schodach po prostu, no, dobra, nie. Myślałem, że ten granat z tych schodów zjedzie na nas. No co jest taki twardy ten zombie był teraz? Chodź tu, smrodzie. No i co? Tu miałem dotrzeć. Nie. O, patrz, tutaj mamy apteczkę, trochę amunicji, to się przyda, nie pogardzę. No, ale nie widzę, że tutaj można było jakoś dalej iść, no chyba, że tędy. A, tędy idzie iść, kurwa, nie zauważyłem tego. Dobra. Tu nic nie ma. Dobra, chwila.
ciszy, ale na pewno ta cisza nie potrwa zbyt długo. No nie potrwa zbyt długo, tam jest ich od cholery. Zrobimy sobie tutaj taki mały bastion może, co? Postrzelamy sobie trochę. Chciałem powiedzieć, pohałasujemy, ale z wytrzymaną bronią z wiadomych przyczyn jest to raczej niemożliwe. Zdychaj. Chociaż nie wiem, czy słowo zdychaj do zombie pasuje, bo już zombie raz zdechło. Dobra. Jeszcze jeden. O kurwa. Oj kurwa. Chciałem więcej zombie. To był błąd. Dobra, uciekliśmy i tak czy siak. Dobra, mapę ocenię pozytywnie za zombie i za wędrówkę, bo zombie plus wędrówka równa się u mnie coś naprawdę fajnego. Naprawdę to było fajne. Fajny pomysł miał twórca mapy. Także dziękuję każdemu za uwagę, kto obejrzał ten film. Mam nadzieję, że się spodobał. Zostawcie przynajmniej jakieś 3 łapki w górę. Zasubskrybujcie też mój kanał, bo będzie tego więcej. Dziękuję każdemu za uwagę. Trzymajcie się.